Jesteśmy na skrzyżowaniu pasa Żurowickiego i Moniuszki, gdzie trwa opłatek Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólnota Patriotyzm Solidarność Stronnictwa Pracy. Widzimy tutaj naszych przyjaciół, znanych z telewizji narodowej. Widzimy Grażynko, odsłoń kandydata na prezydenta. O, widzimy kandydata na prezydenta, pana Wrzesińskiego. I jest pani, która to tutaj nas zaprosiła, Grażyna Wasilewska-Krynicka. Dzień dobry. Pani Grażyno, opłatek Polski tutaj w centrum Warszawy, w barze wietnamskim. Proszę to skończyć. No to jest to. Czyli Boże Narodzenie nie zna granic. Tak myślę, że to o to chodzi. Ważne są serca, ważna jest wiara. W każdym miejscu i z każdą narodowością zawsze warto usiąść do stołu biblijnego. Cichy bohater Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólnota Patriotyzm Solidarność jest gospodarz tego miejsca. Pan, który już od 50 lat mieszka w Polsce. Dzień dobry. Jak się w Wietnamie dowiedzieli, że pan kandyduje do Rady Miasta z Patriotycznego Polskiego Komitetu, to natychmiast przyjechała telewizja wietnamska i zrobiła z panem wywiad. Tak. Proszę się przedstawić i powiedzieć kilka słów. Ja się nazywam Go Van Bi. Ja kończyłem studia w Polsce i mieszkam tutaj 50 lat. Ożenił się pan z dziewczyną z Polski. Z Polski. To ona pana wybrała, czy pan ją? No, nie umiem powiedzieć. Raczej ona mnie wybrała. A jak ma na imię? Iwona Grajek, Gowan. Pozdrawiamy panią Iwonę. Szanowni Państwo, taka sympatyczna atmosfera, jak zawsze w świętach polskich, panuje właśnie tutaj. Warto pamiętać, że ci ludzie się nie poddają. Narodowcy, patrioci, przyjaciele Polski, ludzie zaniepokojeni tym, co się dzieje. Teraz mają Wigilię, teraz obchodzą, łamią się opłatkiem, teraz obchodzą święta Bożego Narodzenia. Natomiast pamiętajmy, że spotkamy się wkrótce 2 stycznia 2015 już roku, daj Boże. Spotkamy się przed Katedrą Warszawską, gdzie będziemy kolędować, gdzie będziemy dalej świętować, a potem już ruszy twarda praca polityczna. I jest jeszcze z nami, proszę o zabranie głosu, proszę się przedstawić. Witam Robert Miszta. Panie Robercie, wybory prezydenckie w roku 2015. Pan będzie prawdopodobnie kandydował do Senatu, jak widać. Nie. Albo do Sejmu. Ja już kandydowałem. No i myślę, że chyba to była moja ostatnia ostatnie kandydowanie do Sejmiku Wojewódzkiego. No a teraz będę wspierał sympatycznych kolegów, którzy będą kandydować chyba w tych wyborach. Tworzące się Stronnictwo Pracy ma swoją kandydatkę na premiera. Tak. Proszę coś powiedzieć, kilka słów o tej kandydacie, o tym gabinecie cieni. No więc myślę, że to byłaby odpowiednia kandydatura na premiera. Jest to kobieta przedsiębiorcza, bardzo odpowiedzialna. Ma bardzo dużo różnych zalet pozytywnych. Prowadzi działalność gospodarczą. Prowadzi taką piękną aptekę w stylu retro. A dziś farmaceuta zostanie premierem. To jest dobra wiadomość. Z tą wiadomością stawiamy telewizji narodowej na święta. Nie będę przedłużał, ponieważ świąteczna atmosfera ma takie, a nie inne wymogi. Z baru na skrzyżowaniu Moniuszki 10 i pasażu Rowickiego na telewizji narodowej materiał realizował Eugeniusz Sendecki.